Ludzie nie wiedzą. Wielu programistów nie ma pojęcia o tym. Cześć, wielokrotnie mówiłem o tym, że programista powinien się nieustannie rozwijać powinien się uczyć nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych języków programowania. I no, cały czas powinien mieć na to czas. Ja nie twierdzę, że nie powinien robić nic innego, tylko przez cały dzień uczyć się nowych rzeczy. Nie, absolutnie. Trzeba sobie wykroić jakiś kawałek czasu, który można na, takie, na taki rozwój poświęcić. I to jest w zupełności wystarczające. Wspominałem też o tak zwanym seniorze wiecznym juniorze, czyli o osobie, która jest już na stanowisku seniora, która ma bagaż doświadczeń, która, nie wiem, przepracowała w branży 10, 15, 20, 30 lat. I tak naprawdę i tak jest wiecznym juniorem, ponieważ z racji tego, że ciągle się rozwija, więc ciągle uczy się czegoś nowego. Jakiegoś nowego języka, jakiegoś nowej biblioteki, więc zaczyna. Zaczyna jak junior w tej konkretnej technologii i powolutku, powolutku się rozwija. I to jest super, i tak to powinno wyglądać tak naprawdę. Jest jeszcze jeden problem. Problem o którym się nie mówi, bo problem, bo on się o nim nie wie. Bo on jest bardzo mocno ukryty i bardzo często nie zdajemy sobie z niego sprawy, dopóki się z tym nie zderzymy. I ja mniej więcej dwa miesiące temu zderzyłem się z takim problemem. Chodzi o sytuację, kiedy wydaje nam się, że coś wiemy. I tutaj słowo klucz, wydaje nam się. Wydaje nam się, że robimy coś dobrze, bo przecież przez ostatnie 10, 15, 20 lat temu właśnie tak robiliśmy i było wszystko ok. Ale w rzeczywistości wcale nie było OK, i nagle mamy problem, i nie wiemy jak z niego wybrnąć. I ja właśnie trafiłem na taki problem. Zacząłem dostawać zgłoszenia od klientów, którzy mieli coraz większą ilość użytkowników w swojej aplikacji, że napotykają jakiś błąd, który spowoduje, że serwer się wywala. jeżeli jest dużo, duża ilość zalegowanych użytkowników, serwer się wysypuje i. No i co? No i problem, no i poszukiwanie, kombinowanie, o co w tym wszystkim chodzi. I prawdę mówiąc, gdyby nie to, że mamy w zespole kilka młodszych ode mnie osób, które odbywały swoją edukację o wiele później ode mnie, to miałbym z tym naprawdę wielki dylemat. Cały czas szukałem błędu w kodzie, w moim kodzie. Myślałem, że coś zrobiłem źle. A prawda była taka, że... Więc zrobiłem źle, ale nie tak, jakby sobie można było myśleć. Nie zrobiłem żadnego typowego błędu. Błędem było to, że stosowałem instrukcję która powinna być już uznaczana w języku programowania jako przestarzała. O co chodzi? Tutaj widzisz na tablicy. Jest komenda SELECT. SELECT, która służy do przełączania się między dyskryptorami plików na otwartym, na otwartym połączeniu, na otwartym sokecie. I zwróć uwagę, jeżeli wrzucisz w Google Linux Socket TCP SELECT, uzyskasz 2 miliony 410 tysięcy odpowiedzi. Ponad 2 miliony 410 tysięcy dokumentów, które będą pokazywały, że należy używać selecta przy pracy z soketami. Podczas gdy prawda jest taka, że select jest już przestarzały i nie powinien być używany. Najnormalniej w świecie nie powinien być używany, bo po pierwsze jest bardzo, bardzo wolne, ale przede wszystkim przy dużej ilości połączeń powoduje błędy. Select był tworzony i implementowany w czasach, kiedy 16, 20, 100 połączeń do serwera to był huk, to była po prostu olbrzymia ilość. On nie jest przystosowany do działania w dzisiejszych czasach. Co ciekawe, komenda Pol, która została stworzona chyba dwa lata później, bo to chyba był 84, to chyba 86, jak przed chwileczką sprawdzałem, ale mogę się mylić, bo nie mam głowy do dat, więc... Y ten pol jest już nieporównywalnie lepszym rozwiązaniem. Ale nie chodzi tylko o prędkość, bo gdyby to był tylko kwestia prędkości, to by nie wywalał się serwer. Problem polega na tym, że jest stała, która deklaruje, jak dużo deskryptorów ten select może obsłużyć. To jest stała, ale jednocześnie select nie kontroluje sytuacji, kiedy został użyty deskryptor o większym numerze, niż on jest go w stanie obsłużyć. I problem polega na tym, że w wielu dystrybucjach ten limit jest ustawiony na 1024 połączenia. Co to są 1024 połączenia w dzisiejszych czasach? No to jest nic. To jest po prostu nic. I w momencie, kiedy coraz następowała większa ilość połączeń, to następowało przepełnienie stosu. I jak się to kończy, wszyscy wiemy. Nie jest to dobre, nie jest to dobre. I niestety problem polega na tym, że znalezienie takiego błędu w momencie, kiedy wydaje ci się, że kod jest poprawny, jest bardzo, 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 bardzo trudne i męczyłbym się z tym bardzo długo, gdyby nie Marcin, który, tak jak mówię, jest dużo młodszy ode mnie i on przyjmował już troszeczkę inną wiedzę i on dosyć szybko skojarzył, że po prostu zamiast selecta należy, należy użyć pola. Problem polega też na tym, że jeżeli zrobisz Linux Socket TCP poll w Google'u, dostaniesz tylko 864 tysiące odpowiedzi. Popatrz, jaka jest dysproporcja. 2 410 na 864 tysiące. Ludzie nie wiedzą. Wielu programistów nie ma pojęcia o tym. Wielu programistów, programistów starej daty, ale też wielu młodych, ponieważ na uczelniach bardzo często ciągle są podawane informacje o tym, że należy używać Selecta. Jest to w wielu książkach w wielu bazach wiedzy i tak dalej. Jeśli wejdziesz w tej chwili i zobaczysz sobie na przykład w mana linuksowego, to już dostaniesz informację o tym, że select nie jest dobrym wyborem, że select nie jest dobrym wyborem, bo może powodować problemy. Kiedyś takich informacji nie było i pojawiły się problemy. Więc jeszcze raz pamiętaj, że super, że się uczysz, super, że się rozwijasz, ale od czasu do czasu spróbuj zaktualizować też wiedzę, którą już posiadasz i którą uważasz za świętą, za nienaruszalną, za taką, która jest i pff, nic jej nie może zburzyć, bo, no bo się może okazać, że się mylisz. Tak samo jak ja się myliłem i, no i dostałem po tyłku. Trochę się namęczyłem nad tym, żeby rozwiązać ten problem. W rezultacie i tak go nie rozwiązałem. Gdyby nie pomoc kolegi, męczyłbym się z tym prawdopodobnie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Bo miałem klapki, wewnętrzne klapki na oczach, tam od tyłu, które pokazywały mi już, że jest dobry, nie mam żadnego błędu, a jednak coś nie działa. Tak to wygląda czasami. Więc pamiętaj, rozwijaj się, myśl i nie miej tych wewnętrznych klapek na oczach. Ok? Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia. Papa! Pa.